Od czego rozpocząć dietę bezglutenową w kontekście pieczywa? No i tu zależnie od wieku osoby, która rozpoczyna swoją przygodę z dietą bezglutenową, bo inaczej jest z dziećmi, które rozpoczynają, a inaczej z dorosłymi, bo dorosłe osoby w sposób świadomy wiedzą, że rozpoczynając dietę bezglutenową i zaopatrując się w pieczywo, ono odbiega od tego, do którego przez lata przywykliśmy. Dlatego jakby w sposób świadomy decydujemy, że tak, to nam może smakować, a jeśli smakuje mniej, no to robimy to z powodu wyboru, że tak zdecydowaliśmy. Jeśli chodzi o dzieci, no to wtedy na początek chcemy im dać coś, co jeszcze, skoro jadły dotychczas pieczywo glutenowe, to chcemy im dać coś, co jest podobne do pieczywa glutenowego. I w naszym przypadku jest to chleb śniadaniowy albo chleb spod lady. Na samym początku podróży bezglutenowej, później już możemy próbować dzieciom podawać inne rzeczy, które mają bardziej wyrazisty smak, czy bardziej ciekawy smak, inny. No i wtedy musimy obserwować, czy dziecko to akceptuje. Możemy wtedy zmienić kolejnym razem na jakiś inny chlebek, aż wybierzemy no coś, co nasze dziecko zaakceptowało i co mu smakuje. Do wyboru mamy kilkanaście pozycji, no i czasem trzeba popróbować. Może przy wstępnych, pierwszych zamówieniach warto wziąć po jednej sztuce, żeby i notować sobie w domu, jak dziecko reaguje i jak my reagujemy na konkretne gatunki pieczywa. Także zaczynamy od czegoś, co przypomina nam pieczywo glutenowe, a jednak jest pieczywem bezglutenowym. Czyli przypomnę, chleb śniadaniowy i chleb spod lady. Zapraszam.